Delegatura w Opolu koordynowała kontrolę, windykacja dochodów z tytułu mandatów oraz kar administracyjnych. Czynności kontrolne zostały zakończone w ubiegłym roku. Jesteśmy na etapie końcowym przygotowania informacji o wynikach tej kontroli. Bardzo cenną inicjatywą Najwyższej Izby Kontroli jest próba uskutecznienia windykacji należności z tytułu mandatów karnych, nie tylko poprzez egzekucję tych należności, lecz również poprzez działanie na poziomie wierzyciela i również poprzez właściwe kontakty między wierzycielami a organami egzekucyjnymi. Argumentem przemawiającym za tą kontrolą było ryzyko opieszałości w działaniu organów państwowych, co w związku z upływem czasu powoduje, że wiele mandatów nie będzie wyegzekwowanych. Warto poświęcić czas, aby nie tylko ocenić skuteczność i efektywność obecnych rozwiązań prawnych, lecz również znaleźć nowe rozwiązania, które jeszcze bardziej będą służyły polskiemu społeczeństwu. W dniu dzisiejszym odbył się panel ekspertów po tej kontroli. Zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli Ministerstwa Finansów, jak i pracowników urzędów skarbowych, a także strony społecznej. Chcieliśmy zidentyfikować nie tylko przyczyny niepełnej skuteczności działań podejmowanych w celu wyegzekwowania należności Skarbu Państwa, ale głównie dowiedzieć się, w jaki sposób można ten problem rozwiązać. Ministerstwo Finansów pragnie zachęcić naszych obywateli do dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych. W tym celu chcemy wykorzystywać wszelkie możliwe środki komunikacji, maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne. Z wypowiedzi ministra finansów można wnioskować, że czekają nas bardzo daleko idące zmiany, jeżeli chodzi o organizację między innymi poboru należności z tytułu mandatów karnych. Należy więc oczekiwać, że w tej sferze skuteczność państwa będzie większa. Prowadzimy w Ministerstwie Finansów bardzo zaawansowany program e-podatki, obejmujący szereg działań, które mają na celu po pierwsze usprawnienie komunikacji między podatnikami a urzędami skarbowymi, po drugie mają spowodować to, aby funkcjonowanie tej administracji skarbowej było tańsze, a po trzecie, aby dane, które posiadamy, były możliwe do wykorzystania we właściwy sposób i we właściwy sposób pomagały nam w szacowaniu i w dochodzeniu należności podatkowych. To oczywiście spowoduje, że w przyszłości, za kilka lat, praca w urzędach skarbowych będzie wyglądała zupełnie inaczej. Będzie wymagała wielu zmian organizacyjnych i szkoleń dla pracowników tych urzędów, ale też będzie służyło naszemu społeczeństwu, bo łatwiej będzie rozliczać się z fiskusem.